Dobry wieczór Państwu, Weronika Jaskółka, zapraszam na sport. Zaczynamy od tenisowego turnieju Poland Open i pojedynku dwóch polskich tenisistek. Na warszawskich kortach zmierzyły się Iga Świątek oraz Magdalena Fręch. Mecz nie zakończył się niespodzianką. Pewny triumf odniosła liderka światowych list. Po ponad trzech tygodniach Iga Świątek wróciła do rywalizacji. Liderka światowego rankingu ostatni mecz rozegrała 2 lipca podczas trzeciej rundy Wimbledonu. Dziś 21-latka pojawiła się zaś na warszawskim korcie podczas Poland Open, a jej rywalką była Magdalena Fręch. Świątek weszła w ten pojedynek dosyć nerwowo, jednak po kilku gemach widać było jej coraz lepszą grę. Gdy natomiast liderka rankingu WTA objęła prowadzenie 2-1, rozpoczął się jednostronny mecz, który trwał nieco ponad godzinę. Rasznianka prezentowała sporą swobodę w grze i ani razu nie straciła kontroli nad spotkaniem. Starcie dwóch polskich tenisistek zakończyło się pewną wygraną młodszej, lecz o wiele bardziej doświadczonej zawodniczki, a wynik 6-1, 6-2 bardzo dobrze oddawał to, co działo się na korcie. Tym samym Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Poland Open, gdzie zmierzy się ze 146. tenisistką światowych list, Rumunką Gabrielą Li. Cenne zwycięstwo odniosła także druga najwyżej rozstawiona polska tenisistka, Magda Linet. 30-latka po wygranej z Bułgarką Wiktorią Tomową awansowała do ćwierćfinału turnieju w Pradze. Na przestrzeni całego meczu zawodniczka z Poznania trzykrotnie odebrała serwis rywalki, co zaowocowało triumfem 6-3, 6-3. W pojedynku o finał nasza tenisistka zmierzy się z Chinką Xiang Wang. Robert Lewandowski ma już za sobą drugi występ w barwach FC Barcelony. Polski napastnik rozegrał 62 minuty w meczu z Juventusem Turyn, który zakończył się wynikiem 2-2. 33-latek nie mógł jednak zaliczyć tego spotkania do udanych. Oraz zmarnował jedną z okazji po dośrodkowaniu z prawego skrzydła. Poza tym był to bardzo dyskretny. A propos włoskiej piłki i samego Juventusu Turyn, były piłkarz Bianconerich Paulo Dybala został zaprezentowany w nowym klubie. Wybór ten nie był oczywisty, jednak ostatecznie Argentyńczyk zagra dla AS Romy. Wielu kibiców było zaskoczonych, że Dybala trafił do klubu z tej półki, lecz jeśli zobaczy się jego prezentację, to można zrozumieć, dlaczego napastnik skusił się na grę dla triumfatora Ligi Konferencji. Argentyńczyk z polskimi korzeniami podpisał z klubem 3-letnią umowę. Okazję na debiut w nowych barwach będzie miał natomiast już 14 sierpnia. Wówczas podopieczni José Mourinho zmierzą się na wyjeździe z Salernitaną. Zostajemy w temacie piłki nożnej. Po wysokich wygranych w pierwszych spotkaniach drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji Lech Poznań i Raków Częstochowa będą musiały postawić już tylko kropkę nad i. Ciekawie będzie zaś w meczach Pogoni Szczecin i Lechii Gdańsk. Obie drużyny wywalczyły remis i tym samym czeka je trudna przeprawa w rundzie rewanżowej. Zarówno Lech, jak i Raków praktycznie zapewniły już sobie awans do trzeciej rundy eliminacji. Kolejorz pewnie rozbił u siebie ekipę Dinamo Batumi 5-0 i teraz musi tylko przypieczętować awans w spotkaniu rewanżowym. Mimo że mistrz Polski wybierze się na trudny teren, to chyba tylko katastrofa mogłaby odebrać upragnioną promocję do kolejnej fazy rozgrywek. Spotkanie w Batumi odbędzie się już jutro o godzinie 19. 2 godziny wcześniej kropkę nad i będzie musiał postawić zespół Rakowa. W pierwszym meczu z Astaną podopieczni Marka Poprzuna sprawili ogromną sensację, rozbijając rywala aż 5-0. Co ciekawe, wicemistrz Polski sporą część spotkania grał w osłabieniu, a i tak kontrolował wydarzenia na murawie i ostatecznie zdominował mistrza Kazachstanu. I choć tak jak Lech, Raków wybierze się na historycznie trudny teren, to ciężko sobie wyobrazić brak awansu do następnej rundy eliminacji. O wiele trudniejsze zadanie stoi przed zespołami Pogoni Szczecin oraz Lechii Gdańsk. Portowcy zmierzą się z ekipą Brentby i postarają się sprawić niespodziankę, eliminując trzecią drużynę duńskich rozgrywek ligowych. Pierwszy mecz w Szczecinie zakończył się remisem 1-1. Było to typowe spotkanie dwóch różnych połów. W pierwszej dominowali goście, którzy potwierdzili to golem w 28 minucie spotkania. Druga odsłona była już zaś pod kontrolą gospodarzy, a wyrównanie i korzystny przed rewanżem rezultat portowcom w samej końcówce zapewnił Luka Zachowicz. Teraz przed podopiecznymi Jensa Gustafsona stoi ogromne wyzwanie. Jeśli jednak Pogoń zagra tak jak w drugiej połowie meczu w Szczecinie, to będzie miała realne szanse na promocję do następnej rundy. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 20.
Dobrej gry i najwyższej formy będzie potrzebować również zespół Lechii Gdańsk. Biało-zieloni powalczą o awans w pojedynku z czołową austriacką ekipą Rapidem Wiedeń. Pierwszy mecz rozgrywany był w stolicy Austrii i zakończył się korzystnym dla gdańszczan rezultatem 0-0. Teraz podopieczni Tomasza Kaczmarka mogą osiągnąć historyczny wynik, a pomoc w tym mają zapełnione po brzegi trybuny. Lechia bowiem nigdy nie grała w trzeciej rundzie eliminacyjnej, a wynik z Wiednia sprawia, że gdańszczanie mają szansę to osiągnąć. Nie dziwi więc chęć zbudowania jak najwyższej frekwencji, która ma oscylować w granicach 25 tysięcy. Pierwszy gwizdek jutrzejszego starcia o godzinie 19:45. I to już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.